Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, nie mam pojęcia, czym się dzisiaj zajmiemy, ponieważ ostatnio bardzo robimy dużo zadań i chyba byśmy zaczęli od zadania z Nyrą. W ogóle jak Zouza? Wszystko w porządku. Tak sądzę. Dalej uważasz mnie za dziwaka, to troszeczkę dziwne. Ale tak, ciebie już nie potrzebujemy. Idziemy po Zouzę. Nie, idziemy po Nyrę, przepraszam bardzo. Chociaż widzę, że Nyry to tutaj nie ma. Nie mówcie mi, że Nyra dalej siedzi u siebie w tym. Jezu, to nie to. Zamek. Nie chcę zamku, tylko chcę Ignadon. Nyra? A dlaczegoż to Nyra siedzi u siebie? Tego się akurat nie spodziewałam, więc idziemy po nią. I idziemy zrobić zadanie. Trochę mnie wkurza, że działa ten system w taki, a nie inny sposób, jeżeli chodzi o... o tą magię Morkonów. Wait a minute. Ja idę do Nyry. A nie wychodzę z obozu. Do Nyry idziemy, Jax. Nie wychodzimy z obozu. Na razie nie mam jak sobie ustalić z nią zadania, bo no wiadomo. Nie mamy takiej możliwości. Tu jeszcze możemy rozmowę jakąś podsłuchać. Oni by tego nie zrobili, prawda? Kto wie, dużo się pozmieniało. Tylko zachowaj te teorie dla siebie. Okej, to chodzi o to, że niby specjalnie rozwalili silos. No to nie było specjalnie akurat. Dobra, Nyra, bo mi się bardzo nie podoba, czemu ty jesteś tutaj, a nie tam. Tego gościa zaraz upierdzielę, chyba mu pieprznę przez łeb. Dobra, przyjrzyjmy się twoim klerykom z bliska. W porządku, ruszajmy. Zazwyczaj obozują na terenie przed nami. Plany muszą mieć przy sobie. Jeśli nie będziemy się wychylać, zdołamy je zdobyć. Nie to jest jednak tutaj najważniejsze. Dlaczego klerycy? Naprawdę sądzisz, że mogą stanowić dla Albu zagrożenie? Elek pozbawił nas emocji. W przypadku naszych braci i sióstr, kleryków, sprawa wygląda inaczej. Oni nie przyjmują Eleksu. Moim zdaniem to ogromna przewaga. Trzeba przyznać, że Jax fajnie wygląda w tym ciuszku, co ma. Wow! Opowieści o hybrydach. Bez przerwy o nich myślę. Ale jak umysł Dawkinsa mógł podporządkować się tej maszynie? Dawkins wielokrotnie pokazywał potęgę swojej woli. No, dobrze. W końcu się przekonamy, czy to prawda. Hej, nic tu po tobie. Spieprzaj z tą. Idź przodem. Jestem tuż za tobą. Hej, nic tu po tobie. Spieprzaj stąd. A po co ja tutaj tak naprawdę przyszłam, bo ja trochę nie czaję zadania? Nazywasz ich swoimi braćmi i siostrami? Albowie pochodzą od kleryków. Wiem, że większość z nas woli o tym nie pamiętać. Jednak... Strategiczne plany kleryków. Taka jest prawda. Problemy z krzyżem? Koniec. Lepiej się zmywać. Lepiej tak. Chociaż widzę, że już mnie atakują, więc raczej będziemy... Auano, fuck my life. A, ja nie mam mikstur. No tak, ja nic nie kupiłam. Dobra jestem. Cudownie. Naprawdę. Jestem w stanie ich wyklepać bez straty życia, jak myślicie? Nie wydają się jacyś trudni. Tak.
Zróbmy zapis może. Ała, no! Prawie zrobiłam unik. Dobra, ty się... Ała, no, halo. Weź się tam, nie wiem, przewróć, cokolwiek zrób ze sobą. Dobra, widzę, że macie jakieś problemy. Serio, z tym nie trafiłam. Zróbmy zapis. Jeszcze się bez mikstur leczniczych to nie biłam, nie? Spoko i jeszcze ty. Wszyscy nie żyją. Dobrze. Zależy jak na to spojrzeć. Proszę, oto strategiczne plany kleryków. Dziękuję. Z pewnością się przydadzą. Co dokładnie chcesz osiągnąć? Klerycy to filantropi i odznaczają się sporą empatią. Czyni ich to bardziej otwartymi na wiele spraw, o czym albowie mogą tylko pomarzyć. Ma to wiele wspólnego z intuicją. To z jej powodu wiele działań wydaje się albo nieracjonalnych. Z mojej obecnej perspektywy wygląda to inaczej. Nasi bracia i siostry są w stanie wiele nas nauczyć. Rozumiem. Co teraz zamierzasz? Gdy zapoznam się z zapiskami kleryków, przyjdzie pora, by przyjrzeć się uważniej Morkonom. Zapytaj mnie później, jak będę gotowa. Dobra, to tak, Nyra, nie potrzebuję cię na razie, wracaj do bastionu. A my też chyba wrócimy do bastionu chwilowo. Bastion i my potrzebujemy się dostać do kogo? Nie wiem, może ktoś mnie zagada. Może ktoś nas zagada, na wszelki wypadek poszłabym się przespać i zobaczyć jak nam się to... Co nam to da? I czy ja mam tutaj w ogóle jakiś stół laboratoryjny? Powinnam chyba mieć coś takiego. Nie ma. Tutaj potrzebujemy chyba fragmenty mapy. Nie wiem, prześpimy się do rana, najsampierw. Później przydałby mi się handlarz. To nie jest normalne. Jeszcze poszukamy... Niewygodne. Ulepszanie broni, to nie chcę. Stół do alchemii, czy ja coś takiego mam? Powinnam mieć warsztat do broni dystansowej. Prasa do pocisków. Może będzie niżej. Zobaczymy, przebiegniemy się obok każdego z towarzyszy i zobaczymy, czy czegoś się od nich dowiem. Ewentualnie... Finley. W ogóle nie wiem, co to są za goście, ale dobra. Dobra, czy tutaj jest Tial, kto mi niepotrzebny? Minęłam Kroniego. Kroni mi raczej nie pomoże. Co najwyżej możemy spróbować właśnie. Musimy porozmawiać, Jax. Na osobności. Jasne. O co chodzi? W towarze znów się coś dzieje? Nie, ja... Wiesz co, lepiej chodźmy gdzieś, gdzie nikt nas nie zobaczy. Skoro nalegasz... Daj mi znać, jak będziesz miał chwilę. Okej, okay, to chodź. Teraz jestem wolny. Dobrze, chodź ze mną. To nie potrwa długo. Troszeczkę to dziwne. Tutaj będzie w sam raz. Tu? Co chwilę ktoś tędy przechodzi. To prawda, ale moi ludzie stoją na straży tam, więc na pewno nas nie usłyszą. Co się stało? Nie ufasz im? Już nie. Na początku uznałam to za paranoję. Niedawno zyskałam jednak pewność. Jeden z moich strażników spiskuje z banitami. Czyli co? Zamierzają się zabić? Obrabować? Jak myślisz? Jak wiesz, zapewniliśmy w forcie schronienie wielu byłym banitom. Podobno mówią na siebie porzuceni. Dla banitów z kraterów Ateris to zdrajcy najgorszego sortu. Zależy im wyłącznie na tym, by wybić ich do nogi. Aha.
Wobec tego trzeba ich powstrzymać. Oczywiście. Tylko jak? Sprawuję w forcie ważną funkcję i przez większość czasu przebywam w terenie. Czyni to ze mnie dobry cel dla szpiegów, którzy pragną zinfiltrować berserków. Stąd dużo łatwiej przesyłać banitom z Ateris poufne informacje niż z Tawaru albo z fortu. Rozumiem, ale i tak zalatuje mi to psychozą. To do ciebie niepodobne. Dlaczego miałby cię zdradzić twój własny człowiek? Nie prześwietliłaś ich, zanim ich zwerbowałaś? A co tu prześwietlać? Rozmawiamy o zgrai szemranych łajdaków czekających na eksmisję z fortu. Wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowiłam dać im szansę i pozwolić za nas walczyć. Po prostu cudownie. W tych czasach nie można przebierać w rekrutach, Jax. Dobra, jak ci pomóc? Zgodnie z tym, co odkryłam, jeden z moich ludzi spotkał się ostatnio z banitami. Niestety nie potrafię ustalić, który. Dlatego proszę, byś się im przyjrzał i spróbował namierzyć zdrajcę. Podaj mi imiona wszystkich twoich strażników. Pierwszy to Sirik. Milczek, za to dobry wojownik. Wiele razy walczył u mojego boku. Drabak wydaje się bardziej bezpośredni. Mimo to nigdy mnie nie zawiódł. Zostaje jeszcze Finlay. Młody i odrobinę postrzelony, ale to przecież nic nie znaczy. I jak niby to sobie wyobrażasz? To twoi ludzie. Przecież mi nie zaufają. Kręcę się już w kółko. Starałam się dojść do prawdy na przeróżne sposoby, lecz moje wysiłki spełzły na niczym. Poza tym, dla ciebie takie sytuacje to nie pierwszyzna. Może ci się poszczęści. Moja głowa. Wilk w owczej skórze. Dobra, no to robimy questa. Infekcja. Dzisiaj będzie w takim razie chyba troszeczkę mniej walki. Jeśli się tym nie zajmę. Lepiej, abym pomówił z nim bez Kai. Sam na sam. A, bo Kaja za mną łazi. Weź, idź sobie. Tyle jest jeszcze do zrobienia. Cholera! Muszę... Czym się zajmowałeś, zanim zostałeś ochroniarzem Kai? A? Co? Dlaczego mnie o to pytasz? Chyba nie zrobiłem nic złego, co? Nie wiem. Ty mi powiedz. Co? Nie. No, w żadnym razie. O co chodziło? Aha, tak. Czym się przedtem trudniłem? Należałem do banitów. Jeszcze w czasach Logana, księcia Tawaru. Kiedy berserkowie przejęli władzę nad fortem, wiele się zmieniło. Nie chciałem mieć nic wspólnego z tymi dupkami z krateru, więc szybko dołączyłem do berserków. I całkowicie zerwałeś kontakt ze starymi kumplami? Z większością z nich tak. Połowa nawet życzy mi śmierci. Z paroma nadal załatwiam interesy, ale to wszystko. Rozumiem. Widziałeś się ostatnio z jakimś banitą z krateru, zgadza się? Ale... kurde... No, faktycznie. Zawarliśmy niewielką transakcję. Opędzlowałem trochę żarcia za garść eleksitu. No nic poza tym. Zdajesz sobie sprawę, jak to wygląda. Daj spokój, odczep się ode mnie, człowieku. Nie wypaplałem przecież naszych planów. To chyba nic takiego, że dorabiam sobie na boku. Nigdy nie naraziłbym nas na ryzyko. Skoro tak twierdzisz. Słuchaj, lepiej nikomu o tym nie wspominaj, dobra? Proszę, nie pakuj mnie w kłopoty z powodu odrobiny eleksitu. Błagam. Nie przesłuchałem wszystkich strażników, ale to ten gość jest głównym podejrzanym. Byłeś może ostatnio w lesie? Na przykład na służbie? Jedyne, co mnie zwolni ze służby, to celny strzał w łeb. Wykonuję rozkazy Kai i kropka. Zamierzasz mi wmówić, że nigdy nie chciałeś spróbować czegoś nowego? Chłopie! Może dawniej. To znaczy, kiedy byłem jeszcze banitą. Ale wtedy byłem o wiele młodszy. Nie miałem nic do stracenia. Ułożyłem sobie życie w forcie.
Zaczynałem jako niezły wojownik. Wiedziałem co i jak. Z banitami aż po śmierć. Jebać resztę. Oto cały ja. Aż wreszcie spotkałem członkinię berserków, Kaję. Nie widziałem dotąd kobiety berserka, ani nikogo do niej podobnego. Stwierdziłem, że skoro ona dowodzi, to pewnie są w porządku. Zwiałem więc od banitów i dołączyłem do nich. Od tamtej pory jestem przybocznym Kai. Nigdy nie podjąłem lepszej decyzji. Ona... No sam rozumiesz. Dobra, tak zrobię. Okej, no ten wydaje się być w porządku. Została nam jeszcze jedna osoba. No Drabak jest nie w porządku, z tego co wynika. Jesteś berserkiem od dawna, prawda? Odkąd pamiętam. Zawsze byłeś wojownikiem? Robię to, co trzeba. Teraz trzeba walczyć. No tak, oczywiście. Spotkałeś kiedyś prawdziwego banitę? Tak. No i? Co o nich sądzisz? Okropni z nich poza żyje. Jasne. A Kaja? Może liczyć na twoją lojalność, czy myślisz o tym, by kiedyś wbić jej nóż w plecy? Prędzej zginę, niż pozwolę, by Kaję spotkało coś złego. Ciekawe, czy Kaja podobnie zapatruje się na te sprawy? Dobra. Tak, wierzę ci. Czyli co, do Kai teraz idziemy? Tylko ona jak zwykle gdzieś chodzi, nie wiem gdzie. Tam będzie... O, tu jesteś, Kaja. Przynoszę wieści o twoich strażnikach. I co? Który z nich spiskuje z banitami? Drabak. Spotyka się z paroma typkami z krateru, ale to raczej nic groźnego. Nic groźnego? To nasz wróg! W forcie Drabak był tylko zwykłym strażnikiem. Uwielbiał też Logana, poprzedniego księcia Tawaru. Jego ludzie nie zostawili mu wyboru, więc teraz jest berserkiem. Cieszę się jednak, że tu trafił. Chłopak po prostu ma w kraterze kilka kontaktów i najwyraźniej próbuje sobie dorobić na boku. Aczkolwiek mimo, że nie planuje zdrady, od czasu do czasu zdarza mu się pewnie sypnąć odrobinę za dużo. Lepiej nie zdradzać mu żadnych poufnych informacji. Mówisz poważnie? Powinnam go ukatrupić. Gdyby nie to wysokie stanowisko. Kto zaufa dowódczyni, która ścina własnych ludzi? Moja reputacja ległaby w gruzach. Chociaż gdybyś ty się tym zajął, nikt by mnie nie obwiniał. Nie jesteś wyrocznią Tawaru. Nie dźwigasz na barkach losu całego ludu i nie musisz się każdemu ze wszystkiego tłumaczyć. Zabij dla mnie Drabaka. Zasłużył sobie. Wiesz o tym. Uspokój się. Zaczyna ci odbijać. A jak sobie niby wyobrażałeś moją reakcję? Słuchaj, muszę się z tym wszystkim oswoić. Potrzebuję przestrzeni, by to przemyśleć. Zostaw mnie w... Liczę... Okej, okay, cudownie, czyli musimy go zabić. Misje główne, towarzysze. Nie, to nie jest jako misja główna, już się przestraszyłam. Śmierć zdrajcy. Okej, okay, to cudownie. Tylko ja mam go tak po prostu na samym środku obozu zadźgać. Ej, co ciekawe, gościu sobie gdzieś poszedł, gdzie indziej, totalnie. Drabak. Gorzej jest, że ja nie mam, wiecie, podków. Ale no, dobra. Witam, panie Kolcoplec. Weź się tam zajmij kimś innym. Zróbmy zapis i biegniemy w stronę Drabaka. W ogóle jego imię skądś wydaje mi się znajome. Drabak. Czy nie było takiego kogoś przypadkiem w Eleksie 1? Czy mi się tylko wydaje? Ej, gościu ucieka normalnie. Weźmy go.
Hej! Jak to działa? To ciekawe. Ej, ej, ej! Stary! Gdzie ty kurna biegniesz? No, no, no. Dopadłem cię wreszcie. Próbujesz uciec, co? Nie. Dlaczego? Z jakiego powodu? Kaja chce cię zabić. Powinieneś stąd spieprzać. Na przyszłość radzę ci przestrzegać reguł, jeżeli wolisz uniknąć nieszczęścia. Kolaborowałeś z wrogiem, drabaku. Kazano mi się ciebie pozbyć. Co kurwa? Co? Jak? Za co? Ja nic nie przeschowałem! Kai nie odpowiada, że trzymasz sztamę z banitami z krateru. Żąda twojej głowy. Zaraz, no! Czekaj, stara! To jakaś paranoja. Nie zrobiłem nic złego, przysięgam. Tylko trochę handlowaliśmy, bo nikogo nie zdradziłem. Należało to sobie przemyśleć, zanim zacząłeś działać za plecami Kai. Puść mnie wolno, dobrze? Sam z nią pomówię, wszystko naprostuję. Już na to za późno. Ach, kurwa, no to nie mam wyboru. To nie potrwa. O, masz czaszkę, a ja nie mam żadnych tych leczących. Jak dostanę, to mi się odechce życia. Także może lepiej, żebym nie dostała jednak. Weźmy go, odepchnijmy. I siup! Drabak nie żyje, wróćmy więc do Kai. Cudownie. Zaraz będziemy mieli 21 poziom, naprawdę nieźle. No... Kaja się już chyba nie będzie pluła. Więcej go nie zobaczysz. Chociaż mam wątpliwości, czy skazując go na śmierć, nie postąpiłaś zbyt... Jak? Zbyt okrutnie? Serio? Powinieneś wiedzieć najlepiej, jak niebezpieczni potrafią być tacy ludzie. Ten chłopak przypominał tykającą bombę. Jeden problem z głowy. Bardzo się zmieniłaś przez ostatnie lata. Nie życzę sobie o tym słyszeć. Nie rozumiesz? Stałaś się zupełnie inną osobą. Bo spoczywają na mnie konkretne obowiązki. Muszę być twarda. Być twardą to jedno. Gorzej, jak wpędzi cię to w paranoję i ślepą furię. Uważasz się za wszechwiedzącego, co? Gdybyś chociaż w połowie tak się... Wystarczy. Zapominasz o tym, co najważniejsze. Tak sądzisz? Chyba pora nauczyć cię dobrych manier. Odechce ci się bezczelności. Czy ty się w ogóle słyszysz? Wcale nie przypominasz Kai, z którą łączyło mnie kiedyś coś więcej. Ach, dość tego. Brak mi czasu na sentymenty. Sentymenty? O to twoim zdaniem chodzi? Zgorzkniałaś. Rządzisz poprzez strach. Zachowuj się tak dalej, a wkrótce twoi ludzie przestaną ci ufać. Niech cię szlak, Jax. No dobrze, pomówmy szczerze. Pragniesz się mnie pozbyć, prawda? Z całego serca pragnę, byś mi towarzyszyła. Potrzebuję twojej siły. Powinnaś jednak otrzeźwieć i przejrzeć na oczy. Czeka nas tytaniczne zadanie. Nie możemy sobie pozwolić na słabość. Nie pojmujesz, ja przemyślę to sobie. Na jakiś czas udam się do fortu. Pewnie i tak znajdzie się tam sporo roboty. To dobry pomysł. Porozmawiamy za kilka dni. No to ja się zbieram. Opiekuj się naszym synem. Spokojnie. Będę do niego zaglądał. Okej, cudownie. Kaja się fochła na prawdę. No, naprawdę coś jej się nieźle we łbie przestawiało. A propos naszego syna, to co u niego słychać? Ej, Dex.
tak? Wynagrodzę ci to kiedyś, w porządku? Cały ten czas, jaki nam przepadł. Jesteś moim ojcem i dobrym człowiekiem. Mogę być z ciebie dumny. Ale chcę też, żebyś był przy mnie, gdy będę tego potrzebował. Postaram się. Obiecuję. Super. Może tyle wystarczy. Okej, cudownie. Dobra, co mamy dalej w zadaniach? Przerażająca refleksja, to na razie gówno z tym zrobię. Może machlojki? Gdzie jest drab? Spróbujmy do draba zagadać. No, koleżko, teraz moja kolej. Książę dał ci jakieś zadanie? Ta, a ty pójdziesz ze mną. Co, jeśli odmówię? Wtedy prędzej czy później sytuacja się wyjaśni. Chciałeś powiedzieć, książę, opierdoli mnie za niekompetencje. Na twoim miejscu bym się tak nie cieszył. Będziesz pierwszy na liście. Co to za robota? Jakby to ująć, jeden kleryk, Herold, utrzymuje z banitami dość przyjazne stosunki. Wiesz, jakoś tę broń trzeba zdobyć. Skorumpowany kleryk? Książę zamierza kupić broń energetyczną? Nie. W zamku jest wypełniony po brzegi skład tradycyjnej broni. Herold ma do niego dostęp. To spluwy znalezione przez kleryków podczas podróży, albo porzucone przez rekrutów, którzy przerzucili się na broń energetyczną. Okej, to co tam jeszcze? Odnoszę wrażenie, że celowo pomijasz jakiś istotny szczegół. I mogę przez to tego żałować. Czy to takie ważne? Nie wybieramy się z wizytą towarzyską, co? Nie inaczej. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy i ruszamy w drogę. Dlaczego nie załatwisz tego sam? Mnie do tego nie potrzebujesz. Księciu i tak zależy tylko na tym, by dorwać się do broni, nie? Wolałbyś, żebym cię zostawił, co? Ani mi się śni. Pójdziesz ze mną, jak grzeczny chłopiec. Nie spuszczę cię z oka podczas tej roboty. Dobra, wiesz co, poczekaj chwilę, bo ja bym się może poszła gdzieś wyposażyć w jakieś mikstury, a nie tak, wiecie, na zbity łeb pójdę. O, fajnie, możemy kupić wyposażenie dla Morkona. To by się przydało, bo byśmy mieli tutaj ołtarz. Nie chciałam tego. Co ty sprzedajesz? Masz jakieś mikstury? Masz. To kupujemy wszystkie. I te też. I sprzedam ci od razu jakiś syf. Te dwuręczne to na pewno wszystkie. Bo nie będę raczej ich używać. Bo mnie kręci chodzenie z tarczą. Z tego... Okej, już możemy w sumie zaakceptować wymianę. Dobra, mamy eliksiry. Dziennik, ekwipunek. Może weźmy sobie tamte, dajmy te setki. Dobra, i pod dwa. Jezu, nie znoszę tego. Dobra, mam jeszcze 5 punktów umiejętności do wydania, znaczy się atrybutów. I też by się przydało zastanowić, w co my dalej jeszcze idziemy. Walka dystansowa to na razie jakoś nie korzystam z tego, więc cios w plecy. Czy mi to potrzebne? Wątpię. Tutaj mamy całkiem okej. Przetrwanie by się przydało dać. Odporność przed szkodliwymi efektami statusu. Dajmy sobie wbudowę. Dobra. Zouza, ja mam z tobą zadanie do zrobienia. Ale... Ej! Ja się leczyć nie mogę. Powyżej tego punktu. Musimy iść do cysterny. Żeby to naprawić. Chociaż, wiecie co? Umiejętności. Co mi to daje? Bo już sobie zapomniałam. Co mi to daje?
Mniejsze obrażenia. Dobra, to niech będzie tak. Dobra, w drogę. Pomówmy z tym Heroldem. No to rusz się. Tracimy czas. Lecimy jeszcze z Drabem. Powinien kręcić się gdzieś w pobliżu. To jeden z tych, co lubią trzymać się w cieniu, co? Przez większość czasu owszem. Spróbujmy go znaleźć. No to dobra, to spróbujmy. Nie mam wyboru. Nie chcę umrzeć w ten sposób. Mamy zaznaczone zadanie? Ach, tak. Ta, infekcja. Wolałbym zabić Dawkinsa niż na niego pracować. Ale co mogę zrobić? No nic, Jax. Lepiej ja poprowadzę. Gęba na kłódkę, jasne? Mhm, tylko że tutaj jest, wiesz co, rozpruwacz. Dobra, to chodźmy. Wydaje się, że facet jest sam. Cholera, kim jesteś? Co tu się dzieje? Czego ode mnie chcesz? Spokojnie, Heroldzie. Przyszedł ze mną. Mówiłem wam, Dranie. Nowy poziom. Więcej niż jednym naraz. Bez nerwów. Oddychaj. Ja się tylko przyglądam. No, i to mam mnie uspokoić, tak? Wiesz w ogóle, jakie ryzyko biorę na siebie? Jeśli ktokolwiek się zorientuje, że skumałem się z dzikusami z krateru, to już po mnie. Odpuść, Heroldzie. Chcę jedynie pogadać. Dobra, dobra. Książę nie wysłałby tu swojego egzekutora, by mnie poklepać po plecach. Sam lepiej bym tego nie ujął. Ty, to lepiej mi stąd spierdalaj, zanim rozkwaszę ci ten twój śliczny ryj. Weź się pierdol, pajacu. Ty, osrana paruwo! Ostatnia dostawa za bardzo odstawała od poprzednich. Nic nie poradzę, interesy kiepsko idą. Czyżby? Jak myślisz, jak zareaguje książę, gdy wyjadę mu z taką bajką? Wziąłeś eleksid. Myślałeś, że nas wydymasz. Chłopaki, co wy byście zrobili na moim miejscu? Cóż, nie poddam się bez walki. Co? W porządku. Zaraz będzie zdecydowanie. Okej. Siup. Okej, chłop leży. Czasami po prostu trzeba pobrudzić sobie ręce. Chyba ci to nie przeszkadza, co? Herold był paranoikiem i zdrajcą. Tacy ludzie nie przebierają w środka. Nie poszedłby na kompromis. Przypominał raczej przygłupa bez zasad. Nie miałeś z nim przypadkiem negocjować? Czasem nic nie idzie zgodnie z planem. Nie wszystko zawsze trzyma się kupy. Szczególnie wtedy, gdy brakuje pełnego oglądu sytuacji. Czyli co? Dopięłaś swego? Ani trochę. Kazano mi tylko postraszyć Herolda, by wyciągnąć z niego coś więcej. Nieźle ci poszło. Zdarza się. Co teraz powiesz, księciu? Prawdę, że nie powinniśmy liczyć na dostawę broni z zamku kleryków. Nie spodoba mu się to. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. To mój problem. Poinformuję cię, jeśli pojawi się nowe zlecenie. No dobra. Okej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Dobra, dziennik sprawdzamy. Dalej mamy zadanie machlojki. Jakby nam się tak udało, to może gdzieś tu jest jakieś łóżko i byśmy na przykład poszli z Drabem na kolejną misję zaraz. Jest to chyba jakaś możliwość. Całkiem taka możliwa. Jest też jakiś safe. Moglibyśmy spróbować go zhakować. Hakujemy. Dawno w sumie nie było hakowania. 4, 6, 3, 2. Spróbujmy. 6 weszło. 3, 6, 4, 0. Nie. 4, 3 to może 5. 1, nie. 2, 1.
Nie? No jak to nie? 6, 5, 3, 4. 2, 6. 5, 4. 6, 5, 4 weszło. Okej. 6, 5, 4 weszło. 6, 5, 4. 0. Cudownie. Gotowe. Jakaś broń jednoręczna i trochę takiego pomniejszego syfu. Jest też łóżko. Jest też kanapa, ale... Ej, mi się wydawało, że to jest łóżko, a nie kanapa. Chyba mam jakieś zwidy, ale tu jest śpiwór. Więc skorzystajmy i może drab będzie miał dla nas jakieś nowe zadanie. Od razu. Rups. Chyba niezbyt. Ciekawe, czy w tamtych czasach... To prześpimy się jeszcze jeden raz. A jak nie, to znaczy, że trzeba będzie z kimś innym zrobić questa. Książę powierzył mi kolejną misję. W porządku. Znowu czeka nas zemsta na nielegalnych dostawcach? Jeszcze się okaże, czy pora wytaczać ciężkie działa. Zostałeś chłopcem do bicia. Tak jakby, ale to ja zamierzam bić, jeśli zajdzie potrzeba. Kim jest nasz farciarz? Nazywa się Urax. To Alb. Nie inaczej. A że do nich należałeś, to będziesz najlepszym kompanem do tej roboty. Co takiego zrobił? Póki co nic. Muszę z nim trochę ponegocjować. Ma nam dostarczyć ogniwa energetyczne do starych maszyn, czy coś takiego. Wiesz, gdzie je dostał? A skąd? Może zabrał z depozytorium. Dla nas to bez różnicy. Gotowy? Dobra, lecimy. Tak. Odwiedźmy tego skorumpowanego Alba. No to ruchy. Już jesteśmy spóźnieni. Z tego co wiem, Urax powinien czekać gdzieś w tym kompleksie. Sprawdźmy okolice. No dobrze. Gorzej, że ja tam widzę mutanta. No cóż. Niełatwo przekazać kontrolę komuś innemu. Nigdy mi to nie wychodziło. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Coś nas atakuje. Jestem pewien, że go znajdziesz. Na żarty trytogni. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo miażdżyli sobie czaszki. Tak przy okazji widzę, że robimy to. Ała, fuck my life. Na żarty trytognije. Dobra, weźmy troszeczkę, zregenerujmy sobie wytrzymałość. Cześć. O, fuck my life. Cześć, czyhaczu. Już nie jesteś taki straszny, natomiast ja mam mało życia. Ten. Ała, no, halo. Dobra, potrzebuję się uleczyć. Cześć. Dobra. Widzę, że nas leje cała okolica. Ale super, zrobimy przynajmniej zadanie o trytogniach. Dobra, jeszcze bym się wyleczyła. Byleby na tamtego cyklopa nie wejść. Błagam, nie, nie atakuj mnie, ja pierdzielę. Patron jest najgorszy. O, cudownie, ty już nie żyjesz. A shit! Musimy uciekać. Jax, ja ciebie proszę. Patrona to ja akurat wiem, że nie pokonam. Niedobrze jest. Bardzo niedobrze.
Chociaż nie widzę go już, więc może sobie poszedł do siebie? Nie, nie poszedł sobie. Dobra, potrzebuję tego trytognija jeszcze załatwić. Fuck my life, nie! Dobra. Potrzebuję z nich zebrać. Rzeczy potrzebuję zebrać. Gorzej, że mi to poznikało. Leć, Jax! Chłopie, leć! Dziękuję, że umiesz się łapać krawędzi w tej części. Dobra, może sobie ułatwimy życie. Lekcja anatomii. Pokaże mi zwłoki. Byłoby prościej, gdyby banici sami produkowali ogniwa, zamiast polegać na obcy? Nie szukaj dziury w całym, co? Książę od zawsze tak to robi. Może byśmy łuk wyciągli? On oczywiście pilnuje mi tych ciał, nie? Okej, okay, mamy Pius. O, tak, 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 idź sobie. Tak, cudownie. Sto razy już użyłam środka leczącego. Dobra, on sobie idzie. To cudownie. Dobra, to teraz sobie pozbieramy co nieco. Mamy lekcja anatomii. Tak przy okazji zadanie zakończone. Energia dla księcia. Czemu idę w stronę tego patrona? Bardzo ty mi się to nie podoba. Że... Ja nie myślę, ja działam, a teraz stór pysk. Okej. Okay. Trzeba uważać. Jak się tu wchodzi do tego budynku? Cześć. Oho, książę przysłał kogoś nowego. Ja robię za ochroniarza. Dogadaj się z drabem. Nie znamy się. Z rozkazu księcia przybyłem, by negocjować z tobą nową umowę. Może tak, ale kogo to obchodzi? Książę musi się nauczyć, że jeśli liczy na dalsze dostawy komórek energetycznych, coś powinno się zmienić. Co? A to niby dlaczego? Ostatnia partia okazała się zbyt duża. Zauważyli to główni technicy. Sporządzono raporty. Władze depozytorium nabrały podejrzeń. Wciąż mnie nie przyłapano, ale na pewno to się stanie, jeśli wszystko będzie po staremu. Książę raczej na to nie przystanie. Co więcej, kazał mi dobrze ci wytłumaczyć, aby kolejny transport był identyczny, ale za połowę ceny. Reszta to twój problem. Powiedziałem swoje. Nie zamierzam tracić czasu na dyskusję. Wow. Okej. Kurwa, co się stało? Urax się teleportował. Więcej go raczej nie zobaczymy. Ach, kurwa! To tyle, jeśli chodzi o energię dla krateru. Szybko nam jej nie zabraknie, ale teraz będziemy musieli znaleźć nowe źródło. Kolejne utrapienie. Książę nie ucieszy się na te wieści. Chyba się spodziewał, jak to wszystko się potoczy. Gówno prawda! Skąd znowu taki pomysł? To nie pierwsze zadanie, które nam przydzielił. Żadne nie poszło zgodnie z planem. Zupełnie jakby chciał, byś go zawiódł. Jestem jego ochroniarzem. To lepiej z nim porozmawiaj, bo to dla mnie całkiem jasne, że nie zależy mu, by ci się powiodło. Według ciebie książę wiedział, jak skończą się te negocjacje? No. Baxter to nie idiota. Gówno prawda. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Na pewno? Na pewno pomogę ci stulić ryj, jeśli sam tego zaraz nie zrobisz. Właśnie. I więcej o tym nie wspominaj. Kapujesz? Chyba, że znowu się to powtórzy. Zamknij się. Okej, okay, czyli ty masz jeszcze jednego questa dla mnie. Pociąg zabawka. Wiecie co? To chodźmy od razu do depozytorium, do tej babki, oddamy jej te wnętrzności.
mamy nowy poziom. Teraz wiecie co? Może ja sobie ustawię to zadanie. Materiał edukacyjny. To pewnie nie jest pierwsza i ostatnia rzecz, którą będziemy musieli dla niej zdobyć. Natomiast przynajmniej zrobiliśmy tą jedną pierwszą część. No, większość przeciwników już pomału przestaje stanowić zagrożenie. Skalne smoki, mokrołazy, czyhacze. Wychodzi całkiem nieźle, muszę przyznać. Tryto gnije. Wiadomo, w większej grupie są w stanie zrobić dużą krzywdę. Ale mimo wszystko jestem zadowolona z tego obrotu, że nie jest aż tak wcale tragicznie, jakby się można było tego spodziewać. Oddamy zadanie. Nie zatracajcie się. Skupcie się. Co do tych mutantów? Mam te wnętrzności trytogniów. Wspaniale. Dziękuję. Zakonserwuję je. Przydadzą się podczas sekcji na lekcjach biologii. Z tym już nie możesz mi pomóc. Napotkałeś jakieś trudności podczas polowania? Czy ja wiem? Wyglądam ci na kogoś, kto nie poradziłby sobie ze zmutowanym szczurem? Jesteś bardzo pewny siebie. Ciekawe. Ta nagroda powinna wystarczyć. W końcu było to dla ciebie takie łatwe. Dobrze, skoro sprawa załatwiona, to muszę zająć się konserwacją wnętrzności. Kiedy skończę, znowu przyda mi się twoja pomoc. Zajrzyj do mnie za parę dni. Dobra, mogłam powiedzieć, że było, wiecie, trudno, bo by mi wtedy dała więcej kasy, ale i tak potem nie będziemy mieli co z nią robić, więc na razie to zostawimy w spokoju. Podejrzewam, że Nyra ma dla mnie nowe zadanie, więc odstawimy Draba. I w kolejnym odcinku zaczniemy od kolejnego zadania z Nyrą. I no, będziemy się tak pomału przesuwać, wiadomo, jeszcze wątek fabularny na razie zostawimy. Gościu, jak ja cię nienawidzę, zostaw mnie w spokoju. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!